W tym filmie chcę przedstawić Wam nową liczbę. Liczbę i. W literaturze nazywa się jednostką urojoną. Jednostka urojona. No, nazwa jak nazwa. Moim zdaniem jest zbyt szczęśliwa, ale tak przyjęło się ją nazywać. No co, co to jest za dziwna liczba? No pewnie widzieliście już różne dziwne liczby typu pi, e i tak dalej. No więc i jest jeszcze dziwniejsza od tych wszystkich liczb. Dlaczego? Dlatego, że jest to liczba, która nie ma swojego miejsca na osi rzeczywistej. Nie jest to liczba rzeczywista. No a gdzie jest jej miejsce? No to jak ją zaznaczyć, no to wam pokażę w którymś z kolejnych filmów. No a definicja liczby i jest taka, że i to jest taka liczba, że podniesiona do kwadratu daje minus 1. Taką definicję i tutaj w sobie wprowadzimy. No i z tej definicji to już jasno wynika, że i nie może być liczbą rzeczywistą, dlatego że żadna liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu nie daje liczby ujemnej w wyniku. To już wiecie. No, czasami definiuje się liczbę i trochę inaczej, że i definiuje się jako pierwiastek z minus jedynki. No, na pierwszy rzut oka to jest to samo, tak? No, bo jak podniesiemy obie strony tutaj do kwadratu, no to będziemy mieli i kwadratu na się minus jeden, ale ta definicja nie jest do końca równoważna. Niektórzy uważają więc, że taka definicja jest błędna, no bo trzeba by było zdefiniować, co to jest pierwiastek arytmetyczny, ujemnej liczby rzeczywiste i tak dalej. No więc wspominam o tym tylko dlatego, żebyście wiedzieli, że czasami w ten sposób się to wprowadza. Ja preferuję tę definicję, która to jest po lewej stronie. Nie będę roz... tutaj wchodził w szczegóły techniczne, czym dokładnie te definicje się różnią. Ale będziemy korzystać z tej definicji, która to jest po lewej stronie, że i to jest taka liczba, że jak się podniesie do kwadratu, to w wyniku dostaniemy minus 1. No i teraz, korzystając z tej definicji, w tym filmie obliczymy sobie kilka kolejnych potęg liczby i. No bo może, można się zastanawiać, że skoro i do kwadratu to jest minus 1, to może podnoszenie i do coraz wyższych potęg będzie nam dawało jeszcze jakieś ciekawsze liczby. Okaże się, że jest tu pewna prosta cykliczna struktura, którą zaraz zobaczymy. Zacznijmy od i do zerowej. I do zerowej, każda liczba podniesiona do zerowej potęgi to jest 1. Więc mamy 1. Idźmy dalej. Obliczmy, ile jest I do, i do potęgi pierwszej. No i do potęgi pierwszej to będzie oczywiście i. No dobrze, a ile to będzie i do potęgi drugiej? No i do kwadratu, no to wiemy, to z definicji jest minus 1. Dobrze, to weźmy sobie teraz i do trzeciej i do trzeciej to będzie i razy i do kwadratu, tak? No bo i do trzeciej to jest i razy i do kwadratu, a i do kwadratu to wiemy ile to jest, bo i do kwadratu z definicji to jest minus 1. Czyli i razy minus 1 to będzie minus i, a więc i do trzeciej jest równe minus i. No dobrze. No a ile będzie równe i do potęgi czwartej? i do czwartej. Hmm. No, to jest tak. i do czwartej to jest i do kwadratu razy i do kwadratu. No, a i do kwadratu to jest minus 1, czyli to jest minus 1 razy i do kwadratu to jest minus 1. Minus 1 razy minus 1 to jest 1. Moglibyśmy to inaczej obliczyć. Moglibyśmy to obliczyć w ten sposób, że mamy i do czwartej to jest i razy i do trzeciej. Tak, to jest to samo. No, a i do trzeciej to jest minus i, czyli byśmy napisali, że to jest i razy minus i i razy i to jest minus 1 i jeszcze minus 1, czyli to będzie minus 1 razy minus 1, czyli 1. No, tak czy inaczej, jakbyśmy nie liczyli i do czwartej wychodzi równe 1. No dobrze, policzmy sobie, ile to jest i do piątej. i do piątej. No to będzie i do czwartej razy i. No a i do czwartej to jest 1, czyli to jest 1 razy I, czyli dostajemy znowu I. Chyba zaczynacie dostrzegać, jaka tutaj reguła występuje. I dlaczego piszę tym samym kolorem I do pierwszej, jak i do piątej, no bo wychodzi ten sam wynik. No to policzmy i do szóstej, żeby się przekonać, że rzeczywiście tak będzie. I do szóstej to mogę napisać, co jest i do piątej razy i. No a i do piątej to jest po prostu I. Razy i i razy i to jest minus 1. Czyli i do szóstej rzeczywiście jest tyle samo, co i do kwadratu. No to nie trudno się domyślić, że i do siódmej to będzie to samo, co i do trzeciej. No ale sprawdźmy, i do siódmej to będzie i do 6 razy i. I do 6 to jest minus 1 razy i to jest minus i. Rzeczywiście wychodzi znowu to samo. No więc nie trudno się domyślić, że jak podniesiemy na przykład i do ósmej, to dostaniemy znowu 1. I do 9 to będzie znowu i, i do 10 to będzie minus 1 i tak dalej. Więc widać, że tutaj taka pewna reguła się pojawia, że z takim okresem równym 4 te wartości ciągle się powtarzają. I te wartości to jest 1 i minus 1 minus i i tak w kółko. W następnym filmie rozważymy to jeszcze bardziej szczegółowo.